Wysoka wartość złotych produktów inwestycyjnych sprawia, że ich autentyczność istotnie przybiera na znaczeniu. Jedną z metod sprawdzania autentyczności złotych monet bulionowych jest weryfikacja, czy posiadają one zabezpieczenia wizualne. W związku z licznymi pytaniami ze strony klientów, to właśnie tym zabezpieczeniom postanowiliśmy zadedykować dzisiejszy odcinek, koncentrując się na najpopularniejszych monetach bulionowych. Idąc chronologicznie, charakterystykę rozpoczniemy od południowoafrykańskiego Krugerranda. W kontekście tematyki naszego dzisiejszego odcinka w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na niewielkie litery CLS, będące inicjałami projektanta, które widnieją na rewersie monety powyżej liter OL w napisie Gold, jak również falowaną precyzyjną linię tuż przed rantem monety, która zdobi zarówno awers, jak i rewers. Dodatkowo monety bite od 2017 roku posiadają zabezpieczenie w postaci mikrodruku z napisem Krugerrand na tle roślinnego podłoża tuż pod nogą zwierzęcia. Rand Refinery zdecydowała się również na dodanie szczegółów włosów Paula Krugera na awersie oraz roślinności, po której biegnie zwierzę na rewersie. Dokładnie te same zabezpieczenia znajdziemy na srebrnym odpowiedniku Krugerranda i mniejszych wagowo wersjach złotej monety. Historycznie drugą monetą bulionową jest kanadyjski liść klonu, który za sprawą takich zabezpieczeń jak zaawansowane grawerowanie, technologia znakowania laserowego w formie mikroskopijnego grawerunku w kształcie liścia klonu z rokiem wybicia monety, czy precyzyjny wzór promieniowy powszechnie uznawany jest za najlepiej zabezpieczoną monetę bulionową na świecie. Dodatkowo od 2014 roku przy produkcji kanadyjskich liści klonu mennica wprowadziła zabezpieczenie w postaci technologii Bullion DNA. Umożliwia ona precyzyjne sprawdzenie zabezpieczeń produktów oferowanych przez kanadyjską mennicę królewską, dając inwestorowi 100% gwarancję, że zakupiony produkt jest oryginalny. Dodatkowo na awersie znajdziemy niewielkie inicjały projektanta ukryte poniżej szyi brytyjskiego monarchy. Warto wspomnieć, że zabezpieczenie w postaci niewielkiego liścia z wygrawerowanym rokiem wybicia widoczne jest wyłącznie na jednouncjowych walorach zarówno w wersji złotej, jak i srebrnej. W trzeciej kolejności przyjrzymy się nieco australijskiemu kangurowi, którego podstawowym wyróżnikiem jest coroczna zmiana projektu graficznego. Za tegoroczny projekt rewersu odpowiada Wade Robinson, którego inicjały zostały skrupulatnie ukryte w tle. Na awersie zdobionym wizerunkiem króla Karola III również znajdziemy niewielkie literki DT od imienia i nazwiska Daniela Thorna. Moneta zachwyca precyzją wykonania i szczegółami takimi jak struktura kangurzego futra. Na tle innych monet bulionowych wyróżnia się tym, że jej główne elementy mają lustrzane wykończenie, natomiast tło jest matowe. Zazwyczaj taki efekt możemy spotkać na monetach bitych w standardzie proof. Co istotne, coroczne modyfikacje w obrębie głównego motywu dotyczą wyłącznie złotego waloru. Na rewersie srebrnej monety co roku widzimy sylwetkę kangura ukazaną w chwili skoku, która do złudzenia przypomina projekt pierwszego złotego australijskiego kangura z 1989 roku. Zwierzę zostało ukazane na tle radialnie rozchodzących się linii. Napisy zostały umieszczone na tle linii układających się w charakterystyczne fale, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie monety. Po prawej stronie kangura widnieje również litera P, będąca oznaczeniem producenta. Złoty wiedeński filharmonik jest najlepiej sprzedającą się europejską monetą bitą z kruszcu o najwyższej czystości. Tym, co szczególnie przykuwa wzrok, jest austriacka precyzja wykonania, która znajduje odzwierciedlenie w dbałości o każdy detal oraz grubość, która wynosi zaledwie 2 mm, czym istotnie utrudnia próby potencjalnego fałszerstwa. Dzięki temu zabiegowi wiedeński filharmonik jest najcieńszą wśród najpopularniejszych monet bulionowych. Przyglądając się monecie z bliska, warto zwrócić uwagę na detale i szczegółowość projektu, które same w sobie są doskonałym zabezpieczeniem. Awers monety został poświęcony organom zlokalizowanym w gmachu Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, w siedzibie orkiestry filharmoników wiedeńskich. Na rewersie monety znajdziemy natomiast 8 najważniejszych instrumentów orkiestry filharmoników. Swoją własną monetą bulionową, zaliczoną do ścisłego kanonu, szczególnie popularną na rynku europejskim, może pochwalić się również Royal Mint, czyli brytyjska mennica królewska. Brytyjska Brytania nie tylko przyciąga inwestorów, którzy zwracają uwagę na niekwestionowane walory estetyczne monety, ale również tych nade wszystko ceniących bezpieczeństwo inwestycji. Moneta posiada aż 4 rodzaje zabezpieczeń. Od 2021 roku, tuż obok powiewającej sukni Brytanii, widnieje znacznik przedstawiający kłód,
łódkę, która pod wpływem zmiany kąta patrzenia przeobraża się w trójząb, oraz mikroskopijny napis, który według części źródeł oznacza ozdobę i zabezpieczenie, natomiast w innych tłumaczeniach chwałę i obronę. Dodatkowym zabezpieczeniem zastosowanym przez Royal Mint są występujące wokół postaci Brytanii kropki układające się w fale, charakterystyczna prążkowana tekstura krzyża w tarczy trzymanej przez Brytanię i niewielki napis Nathan, nazwisko projektanta rewersu. Na awersie monety poniżej wizerunku obecnego brytyjskiego monarchy znajdziemy również niewielkich rozmiarów inicjały autora projektu, którym w przypadku prezentowanego waloru z Karolem III jest Martin Jennings. Te same zabezpieczenia znajdziemy w mniejszych odpowiednikach złotej jednouncjówki i na srebrnej monecie o wadze 1 uncji. W przypadku produkcji srebrnej monety o wadze 1/10 uncji, którą również znajdziecie w ofercie TAVEX, wspomniane zabezpieczenia nie zostały zastosowane. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania z dzwoneczkiem i lajkowania, a także do zajrzenia na nasze media społecznościowe. Która z wymienionych przez nas monet jest według Was najlepiej zabezpieczona? Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami. Czekamy na Wasze komentarze, a tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!